Finał turnieju streamerów. Trzeba powiedzieć, że działo się i tutaj mecz Sadowski-Franio obfitował w bardzo dużo agresywnych akcji. Poszła tutaj obrona sycylijska, goniec B4 i goniec B4 jest dosyć złośliwym wariantem. Tutaj dokładnie trzeba wiedzieć, jak zareagować, więc myślę, że będzie to dla Was pouczające, ponieważ presja jest oczywista, tak? Skoczek został związany i czarny będzie chciał zabrać pionka. Nie ma jak się obronić w taki typowy sposób. Przykładowo F3 nie rozwiązuje tutaj wszystkich problemów. Pion jest zabezpieczony, ale za to czarny może uderzyć w centrum, właśnie wykorzystując fakt, że ten skoczek z C3 nie może się ruszać. Więc Sadowski uderzył tutaj frania na C6, po czym oczywiście pion odbił i teraz zostało zagrane goniec D3. Posunięcie E5 się rzuca w oczy, żeby po skoczek D5 zagrać goniec D2 i hetman G4. Tego typu akcje też rzeczywiście dzieją się często w tym wariancie. No ale okej, goniec D3, pion zabezpieczony, walka toczy się dalej. Czarny zrobił roszadę. I tutaj trzeba było też zrobić roszadę. A3 jest niepotrzebne. A3 jest niepotrzebne. Niech czarny sam z siebie bije, jeżeli taka jego wola, nie ma sensu go poganiać. No a w partii właśnie A3 nastąpiło wybicie, odbicie i D5 kontra w centrum, po czym to biały odpowiedział ruchem E5. No muszę wam powiedzieć, że patrząc na te rankingi, to partia autentycznie ma bardzo dużo sensu, chociaż tutaj trochę dziwne rzeczy zaczęły się dziać, mianowicie biały zagrał wieża B1. No i pewnie rzuciło wam się w oczy, że w sumie można by zbić na E5. Podejrzewam, że tutaj Franio obawiał się bicia na H7. No i później hetman H5 szach, król G8 i bicie na E5. Oczywiście z materialnego punktu widzenia jest tutaj równowaga. No, różnopolowe gońce, dzieje się naprawdę dużo. No czarny może się tutaj obawiać osłabienia jego króla. Ale motyw jak najbardziej interesujący. Więc czarny nie zdecydował się wybijać od razu na E5, zagrał hetman C7. No ale teraz pion został już zabezpieczony. W partii F6 i hetman H5. I to jest bardzo fajny zamysł, właśnie w ten sposób na poziomie początkującym musicie kombinować, czyli proste szachy, logiczne plany, więc gońce białego są skierowane na skrzydło królewskie, no to idealnie pasuje, żeby właśnie w tym rejonie uderzyć, więc wjazd hetmana na H5 jest presja na H7, no i czarny teraz musi uważać. I jedynym ruchem, który zachowuje równowagę, jest F5, chociaż dalej biały może tutaj naprawdę nieźle atakować. No bo G4, król białego w sumie będzie bezpieczny w centrum szachownicy, nawet na E1, a tutaj figury białego wkraczają bardzo agresywnie do akcji. Czyli no, na początkowym poziomie no, nie starajcie się być Magnusem Carlsenem, bo to wam po prostu nie wyjdzie, a lepiej jest tak łopatologicznie. Cyk! Atak na króla, no i już czarny ma kłopoty. W partii nastąpiło H6, no to biały zrobił sobie tutaj po prostu roszadę i no ciągle trzeba było blokować ruchem F5, choć też ciągle G4 wisi w powietrzu, no ale tutaj Franio się połasił na piona z E5. Pionek odbił, hetman zbił, no i teraz wieża bije F8. Nie można odbić skoczkiem, bo następuje wybicie hetmana, a jeżeli król odbije, tak jak to poszło w partii, no to teraz wieża F1. Komputerek jest większym fanem ruchu goniec C5 szach, ale wieża F1 to jest takie proste, a skuteczne zagranie. Bo jeżeli król będzie tutaj uciekał, no to teraz szach. Jeżeli król ucieka jeszcze dalej, można wjechać na G8, no bo ten hetman nigdzie nie ucieknie, ze względu na to, że będzie zdobycie hetmana. No a w partii król poszedł na G8, więc teraz szach.
No i po prostu partia zakończyła się po 20 ruchach matem, choć finalnie to Franio w tym meczu zwyciężył, który rozstrzygnął się dopiero w buletach. Ale prawda jest taka, że najbardziej emocjonujący to był oczywiście pojedynek o pierwsze miejsce, bo tutaj wygrany zdobywał 15 tysięcy polskich złotych, więc naprawdę nerwy były bardzo duże. No i zobaczcie, zawodnicy tutaj niestandardowo podchodzą sobie do debiutu, więc nastąpiła roszada, no i takie dosyć niemrawe ustawienie ze strony białego. Tych partii było dużo, bo grali partii 6, 2 rapidy, 2 blice, 2 bulety i tutaj mamy skoczek BD7, wieża E1, więc biały ewidentnie przygotowuje się do zagrania E4. I to jest bardzo ważny moment. Uważam, że dla was widzów to jest moment niezwykle pouczający. Pamiętajcie, po każdym ruchu przeciwnika dobrze jest zadać sobie pytanie, co chce przeciwnik. I tutaj ewidentnie E4 jest zamysłem białego i okazuje się, że D5 jest fajnym ruchem. No żeby po prostu mu to zablokować. Albo chociaż skoczek E4. Żeby mu to zablokować skoczkiem. W ten czy inny sposób, no lepiej do tego nie dopuścić. A w partii nastąpiła roszadka i teraz biały rzeczywiście uderzył. Tu jeszcze pozycja czarnego jest ok, jeżeli czarny po prostu powybija na E4. No ale poszło skoczek B6 i teraz wjeżdża E5. I ta sytuacja, no może wyglądać tak... A w sumie w czym problem, tak? No ten pionek wszedł na E5, ale no przecież materialnie jest porówno, gramy dalej. No problem jest taki, że ten pion E5 sprawia, że figury czarnego mają mocno utrudnione manewrowanie. Jest po prostu brak przestrzeni. Szczególnie to widać po tym gońcu na G7, tak? Goniec jest tutaj całkowicie zamknięty. I tutaj takim no, pieruńsko-złośliwym zamysłem to byłoby w ogóle wycofanie skoczka i zagranie B3, C4, żeby wiecie, tak całkowicie zdominować przeciwnika. A to też jest dobra porada, kiedy przeciwnik ma mało przestrzeni, jego figury wzajemnie sobie przeszkadzają, więc też no, wtedy nie chcemy wymieniać. No bo im więcej figur po stronie przeciwnika, tym bardziej będą sobie przeszkadzały. Ogólnie polecam wam obejrzeć na żywo cały ten finał, jak to komentowaliśmy z Bartkiem. Jest na kanale twitch.tv/xntentacion. No naprawdę było grubo. Dobra, więc w partii goniec D2, wymiana, odbicie, skoczek C4, więc rzeczywiście graf tutaj dobrze kombinuje się, aktywizuje, szuka swoich szans, więc z praktycznego punktu widzenia podejście świetne. Nastąpiła wymianka, goniec C3, więc pion został obroniony. Chciałoby się tutaj wybić i zrobić widły, no ale to nie działa ze względu na goniec D4, bo tutaj hetman pomaga. Więc w partii wieża B8, B3 skoczek się wycofał, hetman D2, E6. Tak widać, że Slejprox trochę bez weny w tej pozycji, czyli on nie wiem, czy w ogóle miał świadomość, że tutaj ma dużą przewagę, no bo plus 1,63 czy plus 2, no to jest naprawdę bardzo solidna przewaga. Tylko że ona jest niematerialna i to czasami początkującym ciężko jest załapać, że po prostu figury białego na tyle mają lepsze możliwości, że przewaga jest ogromna. I w partii hetman C7, podstawka natury taktycznej, goniec B4, atak na wieżę i później wjazd na D6 i zdobycie jakości, to już momentalnie kończyło tę partię. Natomiast w partii goniec B2 i co zabawne, znowu wchodzi ten motyw, ale znowu został przeoczony. No i zobaczcie, tak pomału, pomału te figury czarnego jakoś nabierają tutaj potencjału, bo jeszcze chwilę temu się wydawało, że czarny to w ogóle no nie do końca ma gdzie chodzić, a tutaj goniec wyjdzie na C5, ten goniec może kiedyś się pokusi o wyjście na B5 i tak pomalutku, pomalutku jest nabierane powietrze. No ale w partii nastąpił klops, skoczek B5, po prostu podstawka figury,
Ale jeszcze tutaj nie wpisujcie zwycięstwa czarnemu. Jeszcze partia się nie skończyła. W partii A4 goniec się cofnął. A5, skoczek się cofnął. No i tutaj czarny stracił czujność, drodzy widzowie. Zagrał skoczek E7 i tutaj okazuje się, że ten goniec nie ma się gdzie cofnąć. Więc co należało grać? Należało nawet D4. Żeby otworzyć tę pozycję, żeby figury czarnego wreszcie weszły do akcji. No a tutaj po B4 goniec jest złapany najzwyczajniej w świecie. No i jeżeli chodzi o ilość figur, no to się tutaj sytuacja wyrównała. Ale pionek przewagi po stronie czarnego. I dalej brakuje mi tego ruchu D4. Partii wieża D7 i C4. No C4 jest złym pomysłem. Domyślam się, że Slejprok skombinował, żeby te wieże się zaktywizowały, bo wieże białego na linii C i D czekają, żeby wkroczyć do akcji. No ale po biciu król się niesamowicie osłabia. A jeszcze na domiar złego biały wybił gońcem. No to aż prosi się, żeby zbić na C6. Król odchodzi. Skoczek D5. No totalna dominacja strategiczna. Komputerek nie jest fanem, ale takie proste szachy, logiczne, wydaje mi się. Tego skoczka nie da się przepędzić, więc jest super. No a w partii bicie skoczkiem, no i nastąpiło bicie na C4. Jeszcze dodatkowo atak na E6, więc król tutaj musi bronić. I w partii biały bardzo agresywnie A6. No i tutaj czarny no nie wyczuł, o co do końca chodzi i zdecydował się odejść tym pionkiem. No i teraz bicie na D7, hetman bije C6, figura przewagi biały wygrywa. Ale biały zbił zbyt szybko. Zbił na C6 od razu. I nadział się na wieża bije D1. No i to sprawia, że jest hetman przewagi. No i tutaj graf. Chciałbym powiedzieć, że bez problemu wygrał. No ale realizacja trwała jeszcze 30 posunięć. Także troszeczkę się zeszło. No ale dobra, hetman przewagi. Nie było już żadnych wyskoków. Graf zwyciężył. I pewnie sobie teraz myślicie, że no niezłe były wygibasy, ale to co zobaczycie w tej partii pozwoli wam mocno podreperować ego. Przypominam, że jest tutaj grane o 15 tysięcy polskich złotych. Gambit Białostocki, znany jako Graf, gra tutaj białymi. Partia zaczęła się skoczek F3, no i doszło do takiej sytuacji. Więc tak jak widzicie, dosyć zachowawcza gra w debiucie z jednej i z drugiej strony. No i tutaj zostało delikatnie poddymione ruchem B4. O co chodzi? No biały chce ewidentnie atakować dalej na hetmańskim, no tylko jest pewien problem w całym tym zamyśle. Mianowicie, no skoczek bije na B4. I jest to pionek w plecy. Jeszcze jest tu potencjał taki, żeby po skoczek C6 zagrać C5 i atakować na E6. No ale to nawet D5 można zablokować i pozycja czarnego jest ok, no ale przede wszystkim jest ruch C5, więc no B4 po prostu podstawka. Ale to czarny nie zaufał, znaczy właściwie nie zaufał sobie, zaufał przeciwnikowi i nie wziął tego pionka, zagrał skoczek E5. I skoczek E5 jest błędem, ponieważ niebronione figury i pionki giną. Pamiętajcie, do poziomu 1800 po prostu rozglądaj się, co jest niebronione i staraj się swoich niebronionych rzeczy nie podwalić, a zdobyć to, co niebronionego ma przeciwnik. Więc chociażby skoczek D4 wygląda bardzo dobrze. I teraz po biciu na G2 można, no, odbić na G2, jest ta presja, czarny musi się tutaj bronić, F4, można te skoczki dalej przeganiać, no i wiecie, jest presja, ale kluczowe jest to, żeby zaatakować. No a w partii nastąpiły dosyć masowe wymianki. I teraz jeszcze jest ok. No wiadomo, ciągle wisi ten pion z B4, ale ogólnie biały ma tutaj potencjał, tak, żeby wkroczyć do akcji. No ale troszeczkę sobie ten potencjał zablokował. Goniec D6,
No to biały leci tutaj dalej agresywnie. Wymianka, wymianka, goniec, ewakuacja i wieża B1. Okej, więc jest tutaj potencjał rzeczywiście. Chociaż osobiście trochę bym się martwił o tego eksponowanego króla. No bo on ciągle tutaj stoi na tej długiej przekątnej, więc oczywiście no może zostać zaatakowany w pewnym momencie, zaszachowany, co jest problemem. Więc często, jeżeli przeciwnik wymieni ci takiego gońca, to dobrze jest zagrać F3. I wtedy ten pionek trochę pełni funkcję takiego defensora, więc blokuje przekątną i król białego jest całkiem bezpieczny. Natomiast w partii C6 biały się zaktywizował, no i teraz doszło do takiej końcówki. To jest pozycja tak zwana do jednej bramki, ale spokojnie, bo tutaj dynamiczna była końcówka tego spotkania. Więc dlaczego ta pozycja czarnego jest aż tak zła? No głównie dlatego, że figury czarnego są pasywne i normalnie to byłby potencjał do ataku na skrzydle królewskim, ale bez hetmana no to króla białego się kompletnie nie poatakuje, więc raczej czarny powinien tego hetmana tamtędy przerzucać na królewskie i liczyć na jakąś konterkę. No a tutaj okazuje się, że po prostu pion z C6 spada i to jest czysty pionek przewagi. Wieża D8, bicie na C6, E4, D4, skoczek G4 nie do końca wiem po co, no a figury białego się aktywizują. I tutaj wieża C8, no nie najlepsza decyzja, goniec F4, ten goniec na D2 jest nierobotny, grzech nie skorzystać z niego. Także jakieś goniec F4, przerzutka na E5, wszystko się tutaj zgadza. W partii nastąpiła ta wymiana, co psuje przewagę białego odrobinkę, no bo ta wieża czarnego była bardzo pasywna. Więc szkoda po prostu wymieniać figury przeciwnika, które są mierne. No i mamy goniec F6, więc pion zaatakowany, pion obroniony, G5, no to goniec B4, F4 i teraz nastąpiła taka wymianka, co prowadzi do remisu, ale wybicie, odbicie, goniec C5, F3, król G3, goniec G7 i to jest początek złego planu, ponieważ czarny zagrał goniec F8. I pomyślał sobie, że po prostu sieknie tego pionka na D6 i będzie ok. Ale jest D7. I D7 zostało znalezione. Oczywiście po biciu jest dorobiony hetman, a po biciu pionka leci goniec, więc goniec E7. No i teraz goniec może zbić na E7, D8, oddanie tego pionka. No i na chillku król tutaj podchodzi, wybija wszystkie piony, wygrywa partię. Ale tutaj wydaje mi się, że ta właśnie presja finału trochę wjechała na głowę grafowi, bo zaczął tę końcówkę grać ekstremalnie nerwowo, mimo że ma 1,5 minuty przewagi na zegarze, więc no nie należałoby się tutaj śpieszyć. Na spokojnie pomyśleć, policzyć, pokombinować. No i w partii król H5 też błąd ze strony przeciwnika. No i teraz król H6. Kolejny błąd. Trzeba iść po tego pionka. Król H6 sprawia, że król F6. I nie można zbić tutaj, bo król G5. I okazuje się, że król czarnego będzie szybszy. Więc w partii H4. No ale teraz król F5. I teraz zobaczcie, no graf ma 3 minuty na zegarze. Jest ta groźba król G4, czyli po raz kolejny wracamy. Co chce przeciwnik? Po każdym ruchu przeciwnika trzeba sobie zadać to pytanie. No i trzeba się przyznać do błędu. Król H5, odciąć tego króla, no i jest remisik. A w partii król H5, no i teraz role się odwróciły. Król czarnego rzeczywiście będzie tutaj szybszy. Przechodzi po pionka z F2. No i finalnie ten pion z F3 zadecydował o wyniku tego spotkania. Meczyk rozstrzygnął się dopiero w buletach i zwyciężył finalnie Slayprox. Ale muszę wam powiedzieć, że dymy naprawdę były niesamowite, więc
polecam na kanale UXNTentaciona sobie cały evencik obejrzeć, bo było 6 godzin naprawdę solidnych, ciekawych pojedynków. No i tutaj Hetmanem, oczywiście czarnym, bezproblemowo sobie zamatował. Także ciekawa sprawa, wydaje mi się, że oczywiście bardzo zabawna, ale też bardzo pouczająca dla początkujących, no bo można zobaczyć, jakie to błędy tacy zawodnicy po 1200-1600 popełniają. No i oczywiście na tej podstawie można się nauczyć czegoś dla siebie. Także cóż, napiszcie w komentarzu, kto oglądał na żywo. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także pa, pa, widzowie.